Yo, siemano, z tej strony Gplay i dzisiaj postanowiłem udać się do nowo otwartego jubilera w naszym mieście. Zobaczcie, jak prestiżowo wygląda. Dzisiaj jest, słuchajcie, rocznica moja oraz Gplayki, dlatego postanowiłem, że kupię jej jakiś prezent. Niestety jest jeden mały problem. Otóż zebrałem wszystkie pieniążki, jakie miałem odłożone i to jest tak: piątak, jedynka, dwójka i 5 groszy, czyli mam, słuchajcie, 8 zł i 5 groszy. Mam nadzieję, że uda mi się coś kupić w Gplayce, dlatego kibicujcie mi, zostawiajcie kciuki w górę, będę bardzo wdzięczny, a my idziemy. Przepraszam, można tutaj wejść? Coś... Ale pan jest biedny i pan nie ma pieniędzy. Nie no, mam 8 zł i 5 groszy, mam nadzieję, że uda mi się coś kupić w pańskim sklepie tutaj jubilerskim. Mogę wejść? Byszek, słyszałeś, 8 zł, ty, wynocha stąd. U nas pierścionki to 50 tysięcy minimum kosztują. Dobra, a mogę przynajmniej wejść się rozejrzeć troszeczkę? Nie, już zaraz do ciebie podejdę, to cię normalnie wygonię stąd. Dobra, na chwilkę, ja nie mogę, ile tutaj, słuchajcie, pierścioków, ten jest, dobra, przepraszam, ja już wychodzę, nie będę tutaj panom przeszkadzał, w razie co to może, o nie Piotruś, słuchajcie, ja się chowam. Uciekaj, mam dla ciebie pewną niespodziankę, mnie tu wcale nie ma, Piotruś, ja nie mogę. Podsłuchiwałeś? Biedny jesteś. No jestem biedny, chciałem kupić coś w Gplayce, mam tylko 8 zł i 5 groszy i na nic mnie nie stać. Słuchaj, to twoje życie w tej chwili normalnie się odmieni. Będziesz najbogatszym człowiekiem na świecie. Jak? Tylko wystarczy, że ze mną pójdziesz, ale się mnie nie bój. Chodź, szybko, tylko żeby nikt tego nie widział. Piotruś, a to nie jest żadna wkręta? Bo no ja, słuchaj, nie mam do ciebie zaufania po ostatnich wydarzeniach. I słuchaj, wiesz co, trochę mi tutaj śmierdzi ta cała sytuacja. Nie, no dobra, słuchajcie, z ciekawości, może Piotruś jest w stanie uratować, słuchajcie, mój budżet i tak naprawdę podreperuję go trochę i kupię coś w Gplayce, żeby była w ogóle zadowolona. Jakiś prezent godny Gplayki na za naszą rocznicę. Dobra, co to, Piotruś, jest? Co to jest, jakaś twoja tajna kryjówka, baza jakaś? To jest moja tajna kryjówka, która może stać się twoją kryjówką. Proszę, Gplay, wow. Zapraszam ciebie do środka. Co to jest? Ej, co to jest jezioro normalnie pieniędzy? Co ty tu tyle pieniędzy trzymasz normalnie, Piotruś? No ja tak, nie mogę. Zobacz, tu są normalne same pieniążki wszędzie. Tutaj wrzucasz? No. Tak, ja sobie tutaj też wrzucam, bo później to jezioro daje jeszcze 5 razy tyle. Gplay, czy chcesz, żeby to wszystko było twoje i żeś był najbogatszy? No chciałbym, słuchaj, tu nawet jest tak normalnie pieniędzy. Ja nie mogę, no to tutaj... słuchaj, to jest ogólnie bardzo łatwa sprawa. Wystarczy, że uszczęśliwisz tylko 3 osoby spotkane na twojej drodze albo kogo sobie wybierzesz. Masz być dla każdego miły. Tak? No i będziesz musiał dla mnie wykonać pewne zadanko. Ale pamiętaj, najważniejsze jest, żebyś dla każdego był po prostu miły. Jak to zrobisz, to wiesz co, przyjdź w sumie ze swoim domem tam, gdzie jest plaża. Ja ci dam tutaj kartę do wyjścia w razie co, żebyś mógł sobie korzystać do woli. Możesz siebie odkupić, innych. Ja teraz uciekam. Poważnie? I widzimy się na plaży. I mogę brać już te pieniądze? Już no, są moje? Jasne, wszystko bierz. Ja dobra. Lecę, to pa. Ej, słuchajcie, to jest jakaś podpucha? Czy to są prawdziwe w ogóle pieniądze? Normalnie 20 tutaj są. Są 500, oczywiście 500 jak najwięcej. Ja nie mogę, wystarczy, że uszczęśliwie 3 osoby i te pieniądze już są moje? Co ten Piotruś gada i skąd w ogóle wziął te pieniądze? Jak tutaj jest w ogóle, słuchajcie, nawet źródełko, nieskończone pieniędzy, które się możliwe, że słuchajcie, automatycznie uzupełnia i tu cały czas pieniądze po prostu płyną. Może to jest normalnie recepta Piotrusia na zdobycie pieniędzy? Ej, dobra, bierzemy trochę, słuchajcie, same 500 tu są. Dobra, tu jeszcze 200 trochę. Zobaczymy, czy te w ogóle pieniądze nie są jakieś fejkowe, nie są oszukane. I mam nawet tutaj dostęp do tego pomieszczenia i w każdej chwili mogę sobie tu wrócić. Także idę, słuchajcie, wypróbować w ogóle to i może uda mi się po prostu zrobić zakupy. Pierwsza sprawa, poszedłbym do tego jubilera teraz i zrobił zakupy dla Gplayki. Kupił, słuchajcie, jakiś najlepszy pierścionek. Także pogadamy teraz jeszcze raz z tymi ochroniarzami. Przepraszam, dzień dobry, witam ponownie. Mówiłem coś, sklep tylko dla bogatych. Ale ja już jestem bogaty, mam dużo pieniędzy. Poszedłem do bankomatu i wypłaciłem trochę mamony, no. No to pokaż, że masz kasę. No zobacz, tutaj rozrzucam, tu 500. Dobra, proszę pana, zapraszamy. Zaraz mi ktoś ukradnie, tu złodzieje zaraz, dobra. Zapraszamy. Także macie być mili dla mnie od dzisiaj, bo już mam tu pieniądze, także nie ma tego. O, dzień dobry, witamy tutaj w naszym sklepie nowo otwartym. W czym mogę panu pomóc? Dzień dobry, ogólnie na początku chciałbym zgłosić, że ochrona była dla mnie niemiła. Ojejku, proszę pana, zaraz się za to po prostu...
prostu zabiorę. Będę zwracać teraz uwagę na naszą ochronę. Jakiś pierścionek konkretnie szukam pan potrzebuje? Szukam pierścionka tutaj. Jest dzisiaj rocznica mojej żony. Rocznicę mam z żoną. Tak, i chciałbym tak. najdroższy pierścionek, jaki macie. Nie wiem, może coś takiego tylko tutaj. Ile ten pierścionek kosztuje? Ten akurat kosztuje 800 tysięcy, ale najdroższy mam tutaj za milion. Tylko w sumie pan to nie wygląda, że pan w sumie miał aż milion, proszę pana. Proszę pani, ja mam naprawdę sporo pieniędzy i proszę się nie martwić o moje pieniążki. W takim bądź razie ja biorę ten pierścionek, ten biorę normalnie, mogę go już wziąć? Płacę tak, tu oczywiście. Naprawdę pan go kupuje? Wie naprawdę. Pan co? Ja przez pana normalnie dostanę taką premię, jak nie wiem co, proszę pana. No to się cieszę, niech pani bierze ode mnie te pieniążki, bo one do mnie wracają. Ile pieniędzy? Panie, mi się to aż w ekwipunku nie dobra, mieści. Dobra, to później doniosę wam jeszcze resztę, bo to nie jest co prawda milion. No ale tak. Już to jest zaliczka i później doniosę resztę, także możemy się tak umówić? Dobrze, oczywiście, oczywiście, zapraszamy dobra. Częściej do naszego sklepu, a tutaj ochroną się zajmę. Dobra, się. Do widzenia. Do widzenia. Ja nie mogę, to lecimy, słuchajcie, kupiliśmy Jeeplejce, najlepszy pierścionek jaki był, dokładnie słuchajcie, za milion złotych i ona teraz pracuje w szpitalu, zrobimy jej niespodziankę, patrzcie normalnie jak się błyszczy, jaka błyskotka. I już tu będzie jedna osoba uszczęśliwiona. Myślę, że to słuchajcie, będzie jeden z lepszych dni dla Jeeplejki, jak normalnie dostanie ten prezent, także szybko wbijamy tutaj. Idziemy do jej gabinetu, puk, puk. Pani proszę, doktor, proszę. Można? Dzień dobry. Jeeplej, dobrze. Słuchaj, kupiłeś chleb może? Słuchaj, Jeeplejka, co ty zapomniałaś? Dzisiaj jest nasza rocznica, dlatego chciałbym życzyć faktycznie. Nam wszystkiego najlepszego, milion lat razem spędzonych i chciałbym ci coś tutaj podarować. Zobacz tylko na ten pierścionek. Specjalnie dla ciebie, Jeeplejka, kosztował, nie powiem ci ile, bo Jeeplej, to tajemnica. Ty chyba nie chcesz powiedzieć, że to jest ten pierścionek normalnie z tego nowego tutaj otwartego jubilera. Dzisiaj mi pacjentka o tym mówiła. To Jeeplej, ale skąd ty miałeś tyle pieniędzy? On kosztował milion złotych. My mamy tylko 50 złotych do końca miesiąca. Nie martw się, Jeeplejka. Słuchaj, wykombinowałem pieniążki. Ciesz się tutaj tym prezentem. Mam nadzieję, że będzie ci służył długie lata. I słuchaj, nie będę ci już przeszkadzał Jeeplej, w pracy. Mi to bardzo źle wygląda. Jeeplejka, co złego zrobiłeś? A jakbyś chciała iść na zakupy, a wiesz co, to masz tutaj trochę pieniążków. Kup sobie też coś ładnego na naszą rocznicę. Albo zrób mi jakiś też prezent. A ja już uciekam, bo czas mnie goni. Nie, ja nie chcę tych pieniędzy. To jest podejrzane. To dla ciebie, Jeeplejka, wszystkiego najlepszego. Słuchajcie, dzisiaj mam rocznicę ze swoją żoną Jeeplejką. Mój szczęśliwy dzień. I zostałem bogaty jednocześnie. Także słuchajcie, mam tutaj jeszcze pieniążków. Trochę, ojejku, powoli się słuchajcie, kurczy normalnie tu mój budżet. Ale jeszcze trochę jest, zaraz pójdziemy po prostu do tajnej kryjówki. Idziemy kogoś, słuchajcie, uszczęśliwić może. Ej, patrzcie, tutaj Nubek siedzi ze swoim synkiem. Może oni, słuchajcie, mają jakiś problem. Nie. Tatusiu, ja bym chciał mieszkać normalnie, tatusiu, teraz w nowym domku. Już nie chcę tak mieszkać, jak mieszkamy w tym nubskim takim. Tatusiu, zobaczcie. Chciałbyś? Ja słuchaj, mógłbym normalnie kupić wam nowy dom. Już nie będziecie mieszkać w lepiance z dirtu, jak chcecie. Dirtem możemy zapłacić. Mój spokojnie, tato panie Nubek, ja dzisiaj spełnię waszą po prostu tutaj prośbę, a w sumie głównie twojego synka. Wiem, że wam się tutaj trudno mieszka. Chciałbym kupić wam nowy dom. Co wy na to? Ale panie, o czym pan mówi? Przecież my nie będziemy mieli panu jak oddać pieniędzy. Spokojnie, rozejrzyjmy się tutaj. O, proszę zobaczyć, tutaj jest dom na sprzedaż. Jest normalnie tutaj etykietka sprzedaż. Piękny to jest dom. Jak wam się w ogóle podoba? O, dzień dobry, my tutaj jesteśmy zainteresowani. Proszę wejść, zobaczyć w ogóle, czy ten domek ogólnie jest dla was, czy dobrze się sprawdzi tutaj. O, jak nawet drzwi rozwaliłem, przepraszam aj, bardzo. To będzie twój domek niedługo, także ogólnie tutaj ładnie buty są poukładane. Łóżko, jak wam się tu podoba? Zmieścicie się tu? No przepiękny to jest dom, ale proszę pana, no jak ja bym miał tutaj, tak mi głupio po prostu spokojnie, jest. Ja się wszystkim zajmę, idę teraz porozmawiać z dziękuję tym panem. Dziękuję w takim razie. I zaraz razie. Zakupię ten dom. Dobrze. Dzień dobry, witam, ja chciałbym kupić ten domek dla rodziny Nubów, także mogę tutaj zapłacić panu tak, już i odebrać proszę, klucze? Proszę tutaj odebrać sobie klucze do dobrze. Domu. Słyszałem, że drzwi tutaj tylko się rozwaliły, ale zaraz tu nowe wstawimy drzwi. Dobra, nie ma sprawy, także tutaj normalnie tylko stak 500 ten dom kosztuje, tak, aż tak tanio? Dokładnie tak. Dobra, to idę przekazać klucze. Panie Nubek, także oficjalnie przekazuję klucze do tego budynku. Ten budynek jest pana. Dziękuję, tutaj grillka proszę bardzo. Odpalić, zrobić parapatówkę i mnie zaprosić, okej? Okay? Oczywiście, panie Jeeplej, dziękujemy, już idę tutaj po walizki. Dobra, proszę się przeprowadzać. A ja, słuchajcie, wystarczy, że uszczęśliwię jeszcze jedną osobę, w ogóle świetnie być bogatym. Idę, słuchajcie, może jeszcze uzupełnić tutaj normalnie swój budżet.
a dokładnie wziąć z bazy po prostu troszeczkę pieniędzy, uszczęśliwimy jeszcze jedną osobę, nie wiem czy jakąś bliską, czy słuchajcie, jakąś dalszą, po prostu randomową, bierzemy parę 500-teczek, dobra, i wracamy, słuchajcie, normalnie na górę, idziemy zaraz na następne zakupki, także słuchajcie, kibicujcie mi, trzymajcie kciuki i zostawcie subika, bo już niedługo widzowie w ogóle 2 miliony wbijamy, po prostu nie wierzę, że uda nam się wbić te 2 miliony, jesteśmy coraz bliżej, także dobijajcie. O, siemanko Lumi, co tam robisz, co porabiasz? No cześć, cześć Dplay, no właśnie wiesz co, tutaj sobie szłam, bo bardzo chciałabym kupić kwiatki, ale kurczę, no takie drogie w tym roku, wiesz, tak mi średnio trochę na wiesz nie co? Stać. Bo ja tutaj mam trochę złotych. Mam 8 zł nie, i mogę ci kupić kwiatki, słuchaj, chodź. Nie no, przestań, pewnie masz 8 zł, zresztą Dplayka mówiła, że u was teraz jest bardzo biednie. No, to może biednie. Chciałbyś pożyczyć ci jakieś pieniążki w ja ci pożyczę, ja ci kupię te wszystkie kwiaty, Lumi. Ale, kupię ci ale... wszystkie kwiaty i jakoś sobie później będę, wiesz co, radził, nie, żeby je to spłacić. Nie, absolutnie, Dplayka to... będzie bardzo zła, Dplay. Spokojnie, spokojnie, Lumi, ja dam radę, wszystko, wszystkim się zajmę, proszę pani, także te wszystkie kwiatki kupimy. Wiesz co, Lumi, odwróć się na chwilę. Dobrze, dobrze. Ja tu pani płacę z napiwkiem, proszę, tutaj 500-kach. Skąd myślę, że ty masz tyle pieniędzy? Ej, co podglądałaś? Miałaś się odwrócić, Lumi, nie podglądać. Ej, no, no, ale Dplay, no, a skąd ty masz? Dplay, kam wiesz, jest bardzo biednie. Trzymaj kwiatki, akurat wypłatę mamy za parę dni, ale ja znalazłem sposób na zdobycie pieniążków i słuchaj, zdobyłem trochę pieniędzy, ale nie zdradzę ci mojego tajnego sposobu, słuchaj, także a, wiesz co. A, jak taki masz tajny sposób, to słuchaj, bo okulary bym potrzebowała, bo wiesz co, ja tak średnio ogólnie ostatnio widzę, to mógłbyś mi kupić, jak masz dobra, tajny to sposób chodźmy szybko, taki. Bo ja już będę musiał niedługo iść na plażę, tam się z pewną osobą muszę spotkać i powiedzieć, że już wiesz co, uszczęśliwiłem trzy osoby i tak dalej. Fura, widzisz? Laki kupił nowy samochód? Ej, kozacki normalnie. No dobra, to choć ja bym tylko szybko jakieś okulary chciała, dobra, 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 no to dawaj, który chcesz okularki te kupujemy? Te wszystkie. Dobra, to weź te okularki i nawet mogę ci kupić te tutaj normalnie ciuchy. Chcesz te normalnie ciuszki też? No tutaj jasne, spodnie? Że chcę. Dobra, to bierz, dobra. Ja tutaj płacę, proszę pana, ja to tutaj... dzięki, to ja sobie w takim razie tu zostaję, jeszcze sobie pooglądam. No dobra, dobra, Lumi, czyli co, uszczęśliwiłem cię, jesteś bardzo zadowolona? Dziękuję, dziękuję, Dplay, bardzo się dobra. Cieszę. A ja idę tutaj zobaczyć, słuchajcie, bo co tutaj Laki w ogóle zakupił? Ej, to jest w ogóle na sprzedaż, ale chwila, na sprzedaż jest dom czy ten samochód? Jaki kozackie, chciałbym mieć taką furę, przecież jestem bogaty, widzowie, przecież ja sobie mogę na taką furę pozwolić, bez problemu, chyba, słuchajcie, ona tylko kosztuje, nie wiem, z 10 milionów mi się zdaje. Ja nie mogę, zarejestrowany, ładny, silnik normalnie ma, słuchajcie, z tyłu, nie z przodu. Czyli co, bagażnik jest z przodu? Ej, kozacko to wygląda, idę z Lakiem pogadać, słuchajcie. Ej, o, Frania? cześć, słuchaj, co ty tu robisz? Frania, nie ma. W ogóle o co tutaj chodzi? Że tutaj jest na sprzedaż, to jest wasz, ten samochód jest na sprzedaż, czy tak. Was, dom, o co nie, tu chodzi? Nie, ogólnie autko mamy na sprzedaż. Skąd macie właśnie takie auto w ogóle, co? No, Laki ostatnio kupił, no to teraz w sumie mamy takie auto, ale wiesz co, takie trochę za małe dla nas i chcemy jeszcze coś lepszego, takiego sztosowego sobie kupić, więc stwierdziliśmy, że to sprzedajemy. Dziwne, ciekawe skąd pieniążki macie. Ej, ty się tam nie dopytuj skąd mamy dobra, pieniądze. Dobra, a za ile słuchaj byś chciała staków za ten samochód? Ile za staków 500-ek, co? No z 5 na przykład. No to słuchaj, a tak się składa, że mam raz, dwa, trzy... 4, 5. Słuchaj, skąd bardzo ty masz, fajnie. Dplay, tyle pieniędzy? Wiesz co, ostatnio dorobiłem się troszeczkę. Mogę wsiąść, mogę wsiąść. Ty, a może ja dom nie byś mogę. Chciał kupić? Chcesz jeszcze dom kupić? Dom? A no. Co wy wszystkiego się pozbywacie? No, no to mogę pojedziemy kupić. Normalnie na wakacje na cały rok. Ja nie mogę na cały rok na wakacje, to co, to już nie będzie Lakiego, nie będziemy mogli filmików razem nagrywać? Nie, no będzie, on zostanie, ja pojadę. Ty sama idziesz na wakacje na rok? A co, no dobra. Będę sama. No dobra, ale to co, to Laki tu będzie mieszkać, to ja słuchaj, nie wiem, będę mógł Lakiego tu nocować, bo to od teraz, na razie dobra, mam tyle pieniążków. Dobra, to pakować walizy w takim razie. Dobra, słuchaj, a dałabyś mi perły, bo muszę w ogóle dostać się szybko na plażę, ze względu na to, że jestem tam umówiony i słuchaj, to autko odbieram i normalnie perły mam potrzebuję. Mam cały stak perełek, więc proszę bardzo, bierz. Dobra, dzięki, dzięki. Także trzymaj się, Frania. Dobra, pa. Wsiadamy i odpalamy, słuchajcie. Oj, dam radę tu wykręcić. Czekajcie, nie. Ja ten samochód na razie biorę sobie do ekwipunku. Jadę szybko, ponieważ z Piotrusiem byłem umówiony przecież, widzowie. Ja z Piotrusiem jestem umówiony na plaży. Ej, co tam się dzieje? Ej, co jest grane? Czekajcie, ja muszę tam normalnie polecieć perłami. Czy to... Ja nie mogę! Ej, coś tam widziałem. Widziałem tam chyba, słuchajcie, Dplayona? Czekajcie, czy mi się wydawało?
Jakiś ogromny G-Playon. Co się tu najadł tych pieniędzy? Patrzcie normalnie, że w ogóle nasz cały tutaj zbiornik wodny. Jaki wielki G-Playon. Ej, G-Playon, co ty tutaj robisz? Jaki ty jesteś ogromny. Co tu się dzieje? Co ty tutaj jesteś? Ja... Tu są moje pieniądze normalnie. Ja też chcę trochę pieniądze. Ej, nie, to są moje pieniądze. Ja nie mogę. Zabieraj je. Ile 500? Co tu się dzieje? Skąd te pieniądze? Ja też chcę brać pieniądze, też normalnie chcę tu brać pieniądze stąd. Ja nie mogę, ale co ty masz w ogóle za TNT na sobie? Ma. Czemu ty jesteś taki ogromny w ogóle? Słuchaj, urosłeś. G-Playon, co za tym stoi? Jestem taki wielki. Dawaj te pieniądze teraz. Ja nie mogę. Mi. Słuchaj, ja nie mogę, ty w ogóle on tyłem chodzi, słuchajcie, ten kot jakiś dziwny jest. Co się dzieje z tym G-Playonem? Najadłem się dużo pieniędzy. Dawaj mi wszystkie, oddawaj mi wszystkie pieniądze, ja które masz. Ja nie dam ci, słuchaj. Oddawaj ty tak naprawdę mi w tej oddawaj. Chwili. Co ty chcesz tu wysadzić tym TNT normalnie, da, wszystko normalnie nasze miasto? Nie wysadzę. Idę jeszcze poniszczyć trochę w takim razie teraz miasto. Ej, stój G-Playon, masz nie niszczyć miasta, oddawaj. To dawaj pieniądze. Czemu ty tyłem chodzisz? Co jest z tobą w ogóle normalnie nie tak? No bo się najadłem tak dużo teraz tych pieniędzy. Oddawaj ten TNT, słuchaj, oddawaj te pieniądze. Nie oddaję, sobie uciekam, miau, miau. Ej, dobra, ja nie mogę, ale dziwne to było, słuchajcie. Nie kumam w ogóle, o co chodzi. Skąd tutaj tyle pieniędzy? Słuchajcie, a może normalnie Piotruś wyprodukował tyle kasiory, że już mu się nie mieści normalnie w ekwipunku i można tutaj sobie skakiwać i brać pieniądze. I tutaj Piotruś zrobił zbiornik ten wodny. I dobra, idziemy stąd, słuchajcie. O nie, Piotruś idzie. No, cześć Piotruś, słuchaj. Jest to G-Playona tu widziałem i pieniądze zabierał. Co, o co no, tu chodzi? Skąd tu jest tyle kasiory? Widziałem, ale niestety G-Play bardzo źle się zachowałeś. Jak to się źle zachowałem? Co się stało? Źle się zachowałeś z tego względu, że miałeś być dla wszystkich miły i dawać pieniądze, a G-Playonowi w ogóle nic nie dałeś. Dlatego mam dla ciebie bardzo ciężkie zadanie do wykonania, G-Play. Jakie? Tylko nie wiem, czy ty jesteś na to gotowy. O co chodzi? Albo weźmiesz, odpalisz to TNT. Co to jest za TNT, słuchaj? Nie to ma mowy! To jest TNT, że zniszczysz wszystko, ale pieniądze... Ej! Co to? Co ja jeszcze mam? Będą Massive twoje. TNT? Co, skąd ty w ogóle to masz? Ja nie mam mowy, nie odpalamy tego, przecież to, no to zniszczy całe miasto. To chodź tutaj, oddawaj pieniądze i będziesz spał tu, w tunelu tu obok z bezdomnymi. Co? Czyli co mam do wyboru? Albo wysadzić całe miasto i zostać bogatym, albo zostać bezdomnym, bez niczego i mieszkać z bezdomnymi, ale uratować nasze miasto? Dokładnie. Ej, dziwne, Piotruś. Ja nie mogę, ale to miało być bez żadnej podpuchy. Miałeś mi dać pieniążki. Tak było, tylko miałeś być dla wszystkich dobry. Jednak dla G-Playona byłeś bardzo niedobry kolego. No, Piotruś, proszę cię. Ja nie mogę zniszczyć naszego miasta. Wolę zostać bezdomny. Wolę zostać bezdomny. Tak? Bezdomny? Dobrze. No to proszę oddać wszystkie pieniądze, które masz. No ale jak? To jeszcze nie zdążyłem wydać. No dobra, trzymaj, ale samochód też nowy kupiłem. Tutaj normalnie takie auto kupiłem, słuchaj. Ale Piotruś, ja ci przecież oddaję wszystkie pieniądze, a mogę swoje 8 zł zostawić? 8 zł swoje możesz zostawić. Dobra. Słuchajcie, to jest jedno z mocniejszych TNT, jakie istnieje. To jest jedno z mocniejszych TNT i Piotruś mi daje do wyboru. Albo zniszczyć, odpalić to TNT, zniszczyć całe miasto i cały serwer, albo słuchajcie, zostać bezdomnym. I chyba wolę zostać bezdomnym, niż słuchajcie, zniszczyć miasto, bo nawet co bym miał tu robić? Nawet te pieniądze, słuchajcie, mnie uszczęśliwią, jak tu nic nie będzie. Ej, dobra, to jest ten tunel, gdzie miałem iść. Tutaj mam mieszkać z bezdomnymi. No dobra, zobaczymy jak to wygląda. Przecież ja z całą rodziną będę musiał, słuchajcie, tu przyjść, dostać się. Przepraszam, ktoś tu mieszka. Znajdzie się tu miejsce dla mnie i dla rodziny. Wynocha stąd. Czemu my jesteśmy wynocha? Bezdomnymi. No ale ja tutaj chciałem dołączyć do was. Potrzebuję znaleźć miejsce, bo zostałem bezdomnym. Zły Piotruś mi wszystko zostawił, dał ty mi ultimatum. Ty zostałeś bezdomnym? Przecież ty masz taki fajny dom tu niedaleko. Coś miałem. Mi się nie chce wierzyć, kolego, tak? Normalnie Piotruś mi wszystko odebrał, powiedział, że zostaję bezdomnym i mam tutaj mieszkać teraz z rodziną. Znajdzie się dla mnie miejsce i dla mojej rodzinki. No gdzieś tu dobra, nawet możemy spać. Dobra, no to się znajdzie w takim razie. Możesz z nami trochę tu zostać, ale jest jeden warunek. Słuchaj, masz
tutaj mamy takiego kilofa, musisz kopać normalnie dirta, bo sprzedajemy go nubom za złotówkę dziennie. Ale i masz się nas słuchać. Kilofem się nie kopie dirta, przecież ale tylko łopatą. Ale my nie mamy nic innego, tylko kopiemy to tym, ale jak chcesz, mogę ci łopatę też dać. Ja na razie idę, a ty tu siedź z kolegą. No dobra, okej, okay. Czyli co, ogólnie wy cały czas wykopujecie dirta i co, mam kopać tego dirta i sprzedawać nubom za złotówkę, słuchajcie, za jednego dirta? Co to w ogóle ma być? Nie wiem, w ogóle lepiej chyba, wiecie co, zamiast w tym dziwnym tunelu... Halo, przepraszam, czy mogę tu... Co ty tu mi robisz? Bo się stała tragedia. Co się stało? Byłam 20 sekund bogata, po czym zostałam teraz bezdomna. Jak to się stało? Przez Piotrusia. Piotruś mnie się zapytał, czy chcę być bogata i mam być miła i ja nie chciałam się dzielić pieniążkami i zostałam bezdomna. Słuchaj, mi on kazał TNT i takie... wysadzić, zniszczyć całe miasto albo zostać bezdomnym i wybrałem życie bezdomnego, żeby po prostu uratować nasze miasto i serwer. Ej, on sobie z nas normalnie Gplay robi jakieś żarty. Trzeba go znaleźć, widziałam jak szedł do twojego domku, wiesz? Co, ale co on ja tam robi? Boisz. No nie wiem, bo ogólnie on powiedział, że przejął twój dom teraz. Co, przejął mój dom? Tak. Ja nie mogę. Nie no, ja słuchaj, z nim pogadam, no może idę, wynegocjuję ja coś. Coś ugram, tam w ogóle możesz mieszkać na jakiś czas, ale tam jest niefajnie. Dobra, idziemy, słuchajcie, do mojego domu, może ugramy coś normalnie z Piotrusiem. Nie wiem, powiem, że mogę jego służącym być, żeby tylko się zlitował i mi pozwolił mieszkać z rodziną, przynajmniej w moim domku. Przynajmniej tyle bym chciał, nic więcej od niego nie oczekuję, słuchajcie. Ja nie mogę, on już sobie jedzenie nawet pozamawiał. Dobra, najem się, dopóki jeszcze mam czas, słuchajcie, bo zaraz będę bezdomnym i tak naprawdę... Policja, proszę Piotrusia zamknąć. Policja, aresztowany. Pan okradł cały skarbiec naszego miasta. Kamery miejskie to normalnie zanotowały, więc idzie pan w tej chwili do więzienia, pani proszę władzo, pana. To jest pomyłka normalnie. Jak? Piotruś pomyłka? Kazał mi zniszczyć cały serwer, widzi pani? To jest jedno z mocniejszych TNT. O, aż tutaj normalnie zwróciłem tutaj jedzenie. Proszę to wziąć do analizy. To jest TNT, którym Piotruś chce zniszczyć nasze miasto. Możliwe, że niedługo nie będzie po prostu policji, nikogo, bo znaleźć. Kogoś zmusi, on chce zmusić kogoś, żeby wysadził to TNT, żeby nie było na niego. Musimy go szybko znaleźć, zanim dobrze. Po prostu kogoś namówi, ktoś po prostu będzie chciał zostać bogaty i wysadzi to TNT i zwieje z tą kaską, rozumie czy pani? Czy pan mi pomoże? Czy pan mi go pomoże, jak pan go znajdzie, zaprowadzi go pan do więzienia? No, nie wiem, czy dam radę go namówić. Dobrze, to się rozdzielamy w takim razie. Dobra, szukamy poszukam go. I coś może wymyślimy. Ej, w ogóle Lumi mówiła, że Piotruś jest w ogóle w moim domu. A może Piotruś się boi policji? Słuchajcie, gdzie się teraz schował, bo widział gdzieś, patrzcie, nawet kamery tutaj są. Możliwe, że zamontowane przez Piotrusia. I tak naprawdę on wiedział, że tu policja idzie, gdzieś się schował. Ej, słyszę, słuchajcie, gdzieś Piotrusia, gdzie on jest? Ej, Piotruś! Ty słuchaj, ja wiem, że miałem być bezdomnym i tak dalej, oddałem ci wszystkie pieniążki. Chciałem się z tobą pobawić. Ej, spokojnie Piotruś, chciałem się z tobą pobawić zabawkami. Pójdziesz ze mną? Chodź się pobawimy tu zabawkami. Tam na górze są takie fajne zabawki, okej? Okay? Tutaj. Słuchaj. Ej, co jest? Spokojnie Piotruś. Ja dobrze wiem, to jest komisarz. Ej, dwa serduszka mam, oszalałeś Piotruś? Ja się chciałem z tobą pobawić zabawkami, a ty co robisz? Robię teraz z ludzi biednych i bogatych, ale wiesz co? Ty i tak będziesz...